Pan Jarosław Sidor, bardzo proszę. Ja dziękuję za głos, ale nie wiedziałem, że ta to będzie dzisiaj na sesji, także nie wiem w jakim temacie po prostu i w jakiej sprawie tutaj przybył. A co do rzeczy, którą poruszyłem wcześniej, tak jak mówiłem, 29 sierpnia o godzinie 17.12 otrzymałem filmik, kilka minut wcześniej rozmowa telefoniczna. No i osoba publiczna, którą większość Państwa tutaj na tej sali zna i nie tylko, były dyrektor szkoły, gimnazjum nr 6, trener Rady Narodowej. Miał problem przez 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie nie było nikogo, kto zająłby obcięciem drzew przy chodniku. Poproszę filmik, może powiększyć. Nie chodzi tutaj o chodnik. Zadzwonił do mnie wtedy i powiedział, że jestem chyba jedyną osobą, która ten temat załatwi. Zdziwiło mnie, nie wiedziałem jaki to jest temat. Dla mnie temat prozaiczny, ale okazało się, że tego samego dnia rozmowa z kolegą z PGKiM, wysłanie filmiku po obejrzeniu, telefon zwrotny, gdzie usłyszałem, że temat należy do ZDM-u. 30 sierpnia około 8.20 rozmowa w ZDM-ie, panie prezydencie, z osobą, która zajmuje się zielenią i drzewami. Po sprawdzeniu map, granic, okazało się, że temat należy do wydziału GK. Wykonałem telefon do pana kierownika, wysyłając jednocześnie film z prośbą o interwencję przed rozpoczęciem roku szkolnego 2 września, w poniedziałek. Otrzymałem telefon, że nie ma już pieniędzy do końca roku i jedynie co to można zrobić, to zamieściliście. Przypomniałem po raz kolejny sprawę, jak się myje okien, jak się myje okna. To również mówiłem panu prezydentowi Korytkowskiemu. I sekundeczkę. Wykonałem i teraz poproszę wykonanie. Wykonałem telefon do pana prezesa, pana Michała Zawadzkiego, prezesa PGKiM, wysyłając filmik i prosząc o interwencję. To jest ten folder drugi, wykonanie. Pan prezes był jeszcze na urlopie, lecz mimo tego podjął temat. Sprawa na szybko została załatwiona, za co podziękowałem osobiście 5 września w czwartek w godzinach dopołudniowych. Panu prezesowi, jak również osobiście osobie, która to zadanie i tę pracę wykonała. I poproszę trzeci folder. Panie prezydencie, to zostało wykonane na szybko. I to, co powtarzam, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tam stoją topole olbrzymie, dlatego nie mówiłem nic o chodniku. Od lat w tym terenie, na tym terenie nic nie zostało robione. Przypomnę, jest to teren należący do Wydziału Gospodarki Komunalnej, tam są garaże. I poproszę dalej. I naprawdę, jeżeli nie ma pieniędzy na utrzymanie bieżące, to proponuję pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej, a może innym wydziałom, zrobić tak zwane prace społeczne, aby również wyszły w teren i zobaczyły, co się w tym mieście dzieje, co jest po prostu do wykonania. Ktoś może mi zarzucić, że sam sobie wykonuj prace społeczne. Panie prezydencie, sprzątam zimą wysepki na przejściach dla pieszych, myję znaki, czyszczę rowy melioracyjne, co nie do mnie należy, tylko do innych służb. Ja się tego nie boję. Ale naprawdę, jeżeli pod koniec sierpnia jako radny, nie tylko ja, otrzymuję, że nie ma pieniędzy na bieżące utrzymanie ścięciu tylko kilku gałęzi, to po prostu we mnie się zagotowało. Dlatego czytałem krótko z kartki, aby ten temat po prostu nagłośnić. A drugą sprawę, to mam drugi wniosek do pana prezydenta, również z ulicą Bydgoską, aby umówić się ze mną. Nawet dzisiaj możemy jechać i pokażę panu inwestycję wykonywaną w roku 2012. W 2014 już interweniowałem i jak ona wygląda dzisiaj. Proszę państwa, to jest pomsta do nieba, i mówiąc krótko, prokurator do całego byłego Wydziału Inwestycji z panią kierownik, nazwiska nie będę wymieniał, bo wiemy, panie prezydencie, bardzo dobrze, o kogo chodzi. Dziękuję.
Może teraz pan prezydent udzieli odpowiedzi oraz upoważni swoich zastępców do takich samych. Pan Piotr Kwiatkowski, prezydent miasta Konina. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na samym początku odniosę się do tej najnowszej wypowiedzi, najświeższej, bym powiedział, ostatniej, pana radnego Sidora. Panie radny, ma pan 100%, 200% racji. I to jest właściwe działanie radnego, proszę państwa. Widzi, sygnalizuje do wydziału, do ZDM-u, nie dzieje się, to podejmuje interwencję na sesji. I też apelowałbym do wszystkich państwa, jeżeli widzicie, że gdzieś jest dziura w chodniku, że jest niewyczyszczona studzienka ściekowa, gdzieś wystają gałęzie, to proszę dawać w takich drobnych rzeczach w pierwszej kolejności sygnał do właściwych instytucji czy też wydziałów. Nie trzeba robić tego osobiście, można za pomocą maila, ale i też można za pomocą aplikacji, która jest po to dedykowana, proszę państwa. Ona nazywa się M-Mieszkaniec i jest tam taka ikona zgłoszenia. I te wszystkie zgłoszenia tam do właściwej instytucji można uczynić. I apeluję, szanowni państwo, o to, żeby w pierwszej kolejności taką interwencję radny podejmował, a dopiero wtedy, kiedy jest bezczynność, tak jak pan radny Sidor na sesji te tematy obnażał. I teraz wracam do pana Sidora. Panie radny, nie ma problemów. Ja też nie boję się pracy i możemy pojechać i powycinać to, co jest do wycięcia. Skrzykniemy się, pojedziemy, ja się też pracy nie boję. Ale te konsekwencje w stosunku do urzędników, którzy bagatelizują tego rodzaju zgłoszenia, ja będę wyciągał. Absolutnie na 100%. Ja bardzo się cieszę, że jest spółka, która po zgłoszeniach, czyli PGKiM z panem prezesem na czele, który podejmuje tematy nie do niego należące, bo podejmuje tematy z obszarów, które nie są powierzone do konserwacji zieleni w danej części miasta. I to jest taka ostatnia deska ratunku. Ale nie będę nikogo przymuszał do prac społecznych. Będzie to wstydem dla wszystkich urzędników, którzy odpowiadają za tą rzecz, jak my z radnym pojedziemy. Ja podejrzewam, że i prezydent Nowak i prezydent Adamów też, bo my też uczestniczymy w sprzątaniu świata i pracy się nie boimy, wyciągamy różne ciekawe rzeczy z krzaków, niejednokrotnie telewizory. Nie mówiąc już o dokumentach, które też znajdujemy, bo taka sytuacja miała miejsce. I proszę państwa, ja to przyjmuję i wstydzę się, w tej chwili publicznie mówię, wstydzę się za urzędników, którzy to zbagatelizowali. Pamiętam pańską interwencję dotyczącą ulicy Bydgoskiej i tej skarpy, bo rozumiem, to dotyczy tej skarpy. Zejścia, które po pierwsze zostało źle zaprojektowane, już nie mówiąc o wykonaniu. Rzeczywiście stanowiło już to na drugi dzień po oddaniu do użytku zagrożenie. Będę interweniował, panie radny, 100% autentycznie ma pan rację.